Czy chciałbyś zobaczyć, jak wprowadzać Litwą naprawdę tanią technologię? Albo jak stworzyć Ruś z Unią Personalną nad Polską oraz Moskwą, dodatkowo posiadając tytuł caratu rosyjskiego? A we tu Lukas, jeżeli jesteś nowy na moim kanale, no to widzisz, jakie mam doświadczenie w tej grze. Przygotowałem dla Was poradnik z Litwy, mam nadzieję, że Wam się spodoba. Tym krajem rozpoczynamy moją nową serię poradników, które będą ukazywały się co tydzień o 16:15 w piątki. Po obejrzeniu tego poradnika proszę dajcie znać, czy Wam się podobał, czy wszystko w nim zostało według Was omówione, no i jakie kraje kolejne byście chcieli zobaczyć w ramach tej serii i czy w ogóle ten pomysł Wam przypadł do gustu. W ramach tego konkretnego poradnika omówimy sobie po kolei ruchy, które powinno się robić przed odpauzowaniem, takie jak dyplomacja, estate, handlarze, misje oraz zaproponuję Wam buildy idei oraz ruchy po odpauzowaniu, formowanie kraju, drogi ekspansji, omówienie możliwych religii oraz dalsza rozgrywka do 1500 roku około. Zanim przejdziemy do omawiania Litwy dalej, warto wspomnieć, że tym krajem można zdobyć jeszcze łatwo dwa achievementy. The Uncommonwealth, który polega na tym, że jako Litwa musimy utworzyć Commonwealth. Drugim natomiast jest Grand Duchy, jako księstwo posiadać 1000 developmentu. Jako Litwa tak naprawdę dyplomację możecie tutaj poprowadzić na kilka sposobów. Wszystko zależy od tego, jakie drogi ekspansji sobie wybierzecie. Naszymi rywalami powinny być kraje, z którymi zamierzamy toczyć wojny w najbliższym czasie, czyli Nowogród, Polska, o dziwo. Trzecim będzie Dania, ale tylko chwilowo. Nowogród bardzo szybko spadnie z naszego rywala. I wtedy dobierzemy sobie kolejnego. Jednym z moich głównych celów będzie szybki atak na Nowogród, dlatego będę chciał tutaj od razu wysłać naszego dyplomatę w celu budowania siatki szpiegowskiej. Zależy nam na tym, żeby mieć sojuszników, którzy nie za bardzo przepadają za Polską. I tutaj mamy Fuksa, bo akurat Czechy są rywalem Polski. Możecie też rolować sobie oczywiście save'a. Kolejnym sojusznikiem może być Brandenburgia, ale ona tylko tak bardziej defensywnie, ponieważ ma ona często bardzo dobre relacje z Polską. Przejdźmy na razie do estate'ów. Od kleru wziąłbym oczywiście tańszych advisorów, monopol na wełnę, monopol na wino oraz dodatkowe 5% morali, kiedy walczymy z inowiercami. Nasze pierwsze wojny stoczymy jako katolicy z prawosławiem, więc nam się to przyda. Od szlachty wziąłbym dodatkowy manpower za udział szlachty w naszych ziemiach. Dostajemy 40% wtedy national manpower modifier, jest to dość spore jak na początek rozgrywki. Tańszych doradców oraz tutaj monopol tylko i wyłącznie do żelaza. W innych poradnikach widziałem, że był doradzany monopol na krowy, livestock, ale ja Wam odradzam, ponieważ Litwa naprawdę sporo z tego zarabia i w momencie, kiedy wyłączycie Wasz zarobek z tego monopolu, to będzie masakra dla Waszej ekonomii. Dalej, jeżeli idzie o mieszczan, tutaj doradzam tolerancję religijną, mimo iż zmniejszy nam to wpływy u kleru. Następnie tańszych doradców, prestiż roczny oraz monopol tylko i wyłącznie do tekstylii. Przy czym, uwaga, ten monopol będziemy bardzo szybko zdejmowali. U kozaków bierzemy Kozak Self-Government, żeby zwiększyć wpływy oraz lojalność danej frakcji i następnie Prime Hardin Rights, które powoduje, że dostajemy więcej manpowera ze stepów kosztem inkomu z taksów. U kozaków są jeszcze dwa przywileje warte uwagi, zmniejszenie kosztów developmentu na stepach oraz możliwość rekrutowania specjalnych jednostek. Ogólnie co do estate'ów, to pamiętajcie, żeby zawsze mieć equilibrium blisko 50%, wtedy możecie zabierać ziemię waszym estate'om, co też robimy od razu na samym początku i jak tylko zbliżymy się do 40%, weźmiemy pewnie dodatkowe punkty kosztem monopolii. Handlarzy bałtyckiego przenosimy do Nowogrodu, ponieważ najpierw skupimy się na budowaniu handlu w trade nowogrodzkim. Następnie handlarza z Krymu przesyłamy tutaj dalej do Kijowa. Kolektujemy oczywiście na początku w Kijowie, ale ogólnie naszym celem powinno być zbudowanie handlu w regionie Nowogrodu, a następnie w regionie Bałtyku, docelowo Bałtyku. Misje litewskie. Może większość z Was tego nie wie, ale Litwa ma swoje własne misje i szczerze mówiąc są one naprawdę całkiem niezłe. Co prawda jest to podstawowe generyczne drzewko, które też jest całkiem ok, ale dostajemy taką misję jak rozwój ruteni, który powoduje, że w całym obszarze Litwy praktycznie 2/3 waszego kraju dostajecie local unrest -2 oraz zmniejszone koszty developmentu -5%. Dalsza część tej gałęzi już nie jest taka mocna, ponieważ tutaj już są ulepszenia poszczególnych prowincji, gdzie na przykład w Kijowie dostajecie local construction cost zmniejszony o 25%, a w prowincji, która zawiera właśnie Silki Slaks, jakkolwiek się to wymawia, dostajecie zwiększone
dodane Local Good Produce plus 2 do końca gry. Są to dość ciekawe modyfikatory, zwłaszcza jeżeli byśmy wybrali granie pod development. Jako Litwa też mamy krótkie rozgałęzienie dotyczące kozaków oraz naszych claimów dotyczących Krymu. Osobiście raczej bym skipował ten region. Nie jest on nam na początku potrzebny, chyba że zrobimy to w ten sposób, że Teodoro uczynimy naszą marchią i podbijemy dla niego cały ten region. Wtedy jest to całkiem dobre rozwiązanie. Co najważniejsze jednak, polska sukcesja, jak zresztą wskazuje nazwa misji, który po pierwsze, jeżeli zajmiemy cały region Livonian Orderu, wykonujemy misję The Polish Succession i następnie możemy dostać Cassius Belli unipersonalnej na Polskę oraz dostajemy claim na cały region Nowogrodu. Przy końcu tego rozgałęzienia dostajemy Cassius Belli na Unię nad Moskwą. Później może się to zmienić oczywiście na Unię nad Rosją, a wszyscy wiemy, jak duża potrafi być Rosja i jak łatwo, szczerze mówiąc, ją podbić. Idee litewskie są dość ciekawe. Dostajemy zwiększony Manpower Recovery Speed, który przyspiesza nam oczywiście tutaj dostawany Manpower. Dostajemy tolerancję heretyków, co jest dość przydatną rzeczą, bo w tym momencie wraz z estate'em powoduje to, że każda heretycka prowincja jest u nas akceptowalna. Dodatkowo land leader shock, stabilność, national taxation, produkcja, lepsza kawaleria, dodatkowy national unrest i technologia o minus 5%. I ta technologia jest pewną ciekawostką, ponieważ jeżeli byśmy tutaj dobrali odpowiedni zestaw idei oraz przeszli na Sunnis, moglibyśmy obniżyć całe koszty technologii na Litwie nawet o 30%. Żeby wam uzmysłowić, o czym mówię, zmieniłem religię Litwy na sunnizm. Zobaczcie, że tutaj za legalizm dostajecie 10% technologii, kiedy macie 100%. W estate'ach zniknęli nam kozacy, pojawili się dichimi i tutaj, kiedy macie powyżej 60% lojalności oraz 60% wpływów dichimi, dostajecie tolerancję innowierców o plus 2 punkty oraz minus 10 kosztów technologii. Więc myślę, że warto jest pomyśleć nad tym buildem, może być ciekawie. Dla Litwy, w zależności od tego, jaki rodzaj rozgrywki preferujecie, proponowałbym jeden z tych czterech buildów. Przy czym build pierwszy oraz build drugi są to stricte buildy pod dużą ekspansję, a build trzeci oraz czwarty to raczej do gry Tal, gdzie gracie raczej spokojniej, wolniej blobujecie, ale potworzycie bardzo silny kraj w regionie. Pierwszy build jest przewidziany dla Litwy prawosławnej, zwłaszcza do używania Cassius Belli z idei religijnych. Pozwoli nam to podbijać obecne kraje sunnickie oraz katolickie, które są dookoła. Następnie będziemy budowali tutaj dość silny handel oraz tanią, dużą armię, przy czym należy też pamiętać o Goods Produce Modifier z Polityk. Build drugi jest nastawiony na maksymalne podbijanie kosztem niestety siły ekonomicznej naszego kraju. Ale tutaj znowu dostajemy fajny Cassius Belli z idei religijnych, zmniejszany koszt prowincji o 20% z idei dyplomatycznych oraz szybkie siege'owanie z idei ofensywnych, jak i zwiększenie jakości naszego wojska. Przy czym pamiętajcie, że idee dyplomatyczne świetnie będą nam pracowały w erze reformacji, ponieważ mamy tam perka na jeszcze dodatkowe zmniejszenie kosztów prowincji krajów z inną wiarą niż nasza główna. Zestaw trzeci jest to standardowy zestaw PvP pod dewowanie naszych prowincji, wzmocniony oczywiście o handel i bonus do Goods Produce Modifier. W sumie głównie się opiera na tym, że będziemy dewowali nasz kraj i bardzo mało podbijali. Zestaw czwarty brałbym tylko i wyłącznie dla Litwy, jeżeli przejdziemy na sunizm w celu zredukowania maksymalnie kosztów technologii i następnie oszczędzone punkty wydajemy w development, ponieważ mamy idee ilościowe oraz ekonomiczne. Teraz w zasadzie po odpauzowaniu. Warto jest też powiedzieć o tym, że możemy stworzyć oczywiście Rzeczpospolitą z Litwy, ale uwaga, możemy też stworzyć inny kraj. Jeżeli uczynimy kulturę ruteńską naszą główną, będziemy mogli stworzyć taki kraj jak Rutenia. Można to zrobić w bardzo łatwy sposób, na przykład odpinając wszystkie prowincje na północy naszego kraju z kosztem niestety punktów administracyjnych. Po odpięciu prowincji możemy od razu kulturę ruteńską uczynić naszą główną. Kiedy kultura ruteńska stanie się waszą główną, będziecie mogli utworzyć na 10 poziomie administracyjnym właśnie Rutenię. Przy czym misje Rusi niestety są dużo słabsze od litewskich, więc zróbcie to dopiero po przejściu całych misji litewskich. Idee za to są ciekawsze.
mimo iż tracimy tutaj koszty technologii, ale co najważniejsze, jako prawosławna Rutenia możemy przyjąć carat, co jest bardzo dużym bonusem dla nas. Litwa może mieć kilka bardzo dobrych openingów, strategii tutaj do przeprowadzenia. Jedną z nich jest oczywiście atak na Nowogród, o tym dalej, bo właśnie tą strategię wybrałem do omówienia w tym poradniku. Drugą strategią jest strategia bizantyjska, o której szczegółowej mam nagrany cały filmik, gdzie Polską przed 1450 uwalniam Bizancjum na wasala i pokonuję Osmana. Trzecią dość ciekawą strategią jest na przykład wypuszczenie sobie Galicji i Wołyni na wasala, co da nam możliwość odbicia dość sporej ilości ziem już na samym początku rozgrywki od Polski. Jeżeli chcecie zobaczyć jedną z tych strategii w formie osobnego odcinka, dajcie mi znać w komentarzu. Zawsze chętnie sobie coś takiego nagram, zwłaszcza jestem ciekawy tego grania pod sunizm, pod tanią technologię. My natomiast lećmy już normalnie za rozgrywką naszą. Wojska przekierowujemy oczywiście pod granicę Nowogrodu w odległości przynajmniej jednej prowincji od tej granicy. Zaczynam też od razu nawracać jakąś prowincję prawosławną na naszą jedyną słuszną wiarę. Oczywiście wyłączam misjonarza, bo nie zależy mi na tym, żeby ta prowincja kiedykolwiek się nawróciła. Jeżeli idzie o nasze punkty, oczywiście fokus ustanawiamy na punkty militarne. Bierzemy też doradcę, może być dyscyplina, bo będziemy za chwilę wojnę toczyli. Na razie zostajemy bez doradcy administracyjnego. Od razu, kiedy możemy, atakujemy na Conquest Casus Belli Nowogród. Naszym celem również będzie Odajew. Bez większego zastanowienia lecimy zająć tutaj te prowincje i możemy tam stać, a naszą armię najemną wysyłamy na Odajew. Jeżeli narodzi wam się beznadziejny władca, nie bójcie się nawet podczas tej wojny po prostu go zarąbać. Jak widzicie, forty padają nam dość szybko. W propozycji pokojowej bierzemy koniecznie Newę oraz Nowogród. Są to super ważne prowincje handlowe oraz Fort of Luki. To jest minimum, które musicie brać, plus pieniądze. Na pauzie wysyłamy również sojusz do Moskwy. To jest bardzo ważne, bo jeżeli byśmy odpauzowali, Moskwa najprawdopodobniej by nas znienawidziła od razu. Stajemy się już Great Powerem na szóstym poziomie. Jako że w Polsce pojawił się dziedzic, nie mamy jeszcze 1450 roku, możemy kliknąć tutaj tą misję, która daje nam claimy na cały ten obszar. Nie zauważyłem tego, ale duża część prowincji litewskich ma możliwość zmniejszenia autonomii, co też radzę zrobić, mimo iż tego rzeczywiście grożą nam z tego powodu bunty. Kiedy możemy, to wprowadzamy oczywiście stabilność na plus 1. Jest to nam bardzo potrzebne. Z powrotem zabieramy ziemię naszym estate'om, przez co mamy już prawie 40% kraulanców i jest to dobry moment, żeby teraz sprowokować bunty prawosławne. Jak najbardziej mi na tym zależy, bo w momencie, kiedy się zespełnią, możemy oczywiście akceptować ich żądania. I na ten moment 83% developmentu w naszym kraju jest prawosławne, więc od razu możemy bez okupacji prowincji zaakceptować oczywiście to, że prawosławie staje się naszą główną religią. I dlatego też ważne jest to, żebyśmy mieli 10% zapasu ziemi kraulansów, bo teraz 10% tej ziemi trafia do tutaj estate'u clergy. Jak widzicie, prowincji katolickich jest naprawdę mało, a w sumie ich nawrócenie też nie powinno nastręczać jakichś większych problemów. Możemy też praktycznie od razu zacząć to robić. Do tłumienia buntów najlepiej używać armii najemnej, która i tak nam się przyda jeszcze w nadchodzących wojnach. Później będziemy spłacali te wszystkie pożyczki, a w zasadzie to spłacą się raczej one same. Przyjmujemy czwartą technologię militarną praktycznie od razu. Czekałem na ten moment, żeby wypowiedzieć wojnę Livian Orderowi, ale tutaj tak, nie wzywamy tych krajów osobno, ponieważ Ryga jest w lidze handlowej z dość sporą ilością nacji, a od zakonu krzyżackiego tak naprawdę nic nie chce. Niech on się stanie integralną częścią Polski. Uwaga, jeżeli planujecie zrobić achievement Commonwealth, to raczej chcecie zaatakować tak, żebyście mogli zabrać jakieś ziemie od zakonu krzyżackiego i odłączyli te terytoria od Polski. Inaczej Polska będzie za duża i nie będziecie mogli wykonać misji na utworzenie Commonwealtha. Na naszych fortach odpalmy edykty defensywne, żeby przeciwnicy je znacznie wolniej oblegali, niż my będziemy oblegali ich prowincje. Nasi buntownicy robią tutaj kręcią robotę. W międzyczasie Moskwa dopiero zaatakowała Nowogród w 52 i muszę przyznać, że jest to dość późno. Kiedy możemy i okupujemy już stolicę zakonu krzyżackiego, bierzemy o nich pieniądze, war reparation nie opłaca się brać. I niestety dość szybko Moskwa uczyniła nas swoim rywalem. Rygę uczynimy naszym wasalem, przy czym pamiętajcie, że możecie też na nich wymusić teraz zmianę religii.
co spowoduje, że będą Was bardziej lubili. I kończymy teraz naszą wojnę. Uważajcie, żeby wziąć tak prowincję, żeby nie mieli żadnej morskiej prowincji, żeby nikt inny nie mógł ich zaatakować. Teraz najbliższe kilka lat, w które musimy przeczekać aż do momentu, w którym Zakon Krzyżacki upadnie podczas wojny z Polską. Tutaj powstanie Gdańsk, a my wtedy dostajemy to wszystko pod Unię Personalną. No to musimy po prostu łazić i tłumić naszym wojskiem najemnym bunty, no, których niestety Litwa ma dość sporo, zwłaszcza po obniżeniu autonomii. No i mamy grudzień 1460, wojna o Gdańsk. Polska zdecydowała się suportować, więc za chwilę dołączy do tej wojny i Gdańsk spokojnie zajmie większość tych terytoriów krzyżackich. Ja natomiast zaatakuję od drugiej strony w tym momencie Zakon Krzyżacki, ponieważ chcę dojeść Livonian Order. Szybka wojenka zakończona, dostałem prowincję od Livonian Orderu, od zakonu wziąłem tylko memel oraz pieniądze. Teraz następnie czekamy na koniec wojny Gdańska z zakonem. Wykonujemy naszą misję podbój Livonii, dostajemy trade efficiency zwiększone oraz restauracja Unii nad Polską Cassius Belli, co też w zasadzie w tym momencie robimy. Wzywamy Czechy do pomocy i na szczęście Brandenburgia, ponieważ Mazowsze zostało dosłownie przed chwilą wciągnięte, nie pomoże Polsce, a my mamy ułatwioną robotę. Jeszcze możemy wprowadzić instytucje tutaj w Litwie, w sensie zdobywać prowincje, żeby wprowadzić renesans. Jest kilka do tego dobrych prowincji. Oczywiście pierwszą podstawową jest Wilno, potem Kijów, ponieważ tutaj macie centra handlu w obu przypadkach i możecie sobie zmniejszyć koszty developmentu w tych prowincjach. Minusem tych prowincji jest to, że trade goodsy no, nie są za dobre w tym regionie, ponieważ jest to po prostu zboże. Kolejną ciekawą prowincją, którą możecie zboostować, jest oczywiście tutaj ta, która następnie dostanie bonus do Good Produce Modifier, co spowoduje, że jej boostowanie jest bardziej opłacalne niż wszystkich dookoła. Specjalnie tutaj zmieniam właśnie kulturę na ruteńską, bo ja zdecydowałem się właśnie boostować tą prowincję. Jak tylko kultura zostanie tutaj zmieniona, będę ją boostował. Jest ona też w centrum naszego kraju, pomiędzy dwiema dużymi innymi prowincjami, czyli właśnie Wilnem i Kijowem, więc też dość szybko instytucja powinna się rozprzestrzeniać po naszym kraju. Jest jeszcze prowincja Czarkowa, czy jakkolwiek się to wymawia. Tutaj mamy później węgiel, są to stepy, więc jak najbardziej, jeżeli macie bonusy od estate'ów na zmniejszenie kosztów developmenta, również ją można tutaj boostować. I rozpoczynamy naszą wojnę z Polską, która, jak widać na przyspieszeniu, jest raczej taką wojną, gdzie ja lecę na jakieś prowincje i staram się coś okupować. Oczywiście Warszawę pierwszą zaatakowałem i o dziwo nie padła w 30 dni, jak to zwykle bywa. Tutaj akurat musiałem dość długo ją siege'ować. Jedną armią oblegałem Warszawę, drugą wycofałem, bo mi się spełniło sporo buntów na północy, więc musiałem sobie z nimi poradzić. Po upadku Warszawy zacząłem atakować pomniejsze armie mołdawskie od Polski, ale potem zauważyłem, że jednak Czechy są pod całkowitą okupacją polską i muszę szybko coś z tym zrobić, żeby Czechy mi nie wyszły z wojny. I tutaj zebrałem moje siły, wykorzystałem dużą przewagę liczebną, to, że miałem więcej wojska w linii niż Polacy, gdzie bez problemu ich zniszczyliśmy, robiąc kilka stack wipe'ów pod rząd dosłownie. Następnie wróciłem i od tego momentu wojna już była dla nas wygrana, tylko czekała nas jednak okupacja fortów polskich, zwłaszcza ten w Poznaniu, to jest jakaś masakra, bardzo długo się go oblega. Jako, że w najbliższym czasie będziemy naprawdę sporo zarabiali na tekstyliach, to cofamy monopol z tego. Specjalnie go nie przedłużyłem. Po zmianie kultury, mając skapowane punkty, będziemy teraz wprowadzali instytucje w tej prowincji. Pamiętajcie, żeby wcześniej odpalić ikonę religijną, zmniejszającą koszty developmentu oraz oczywiście edykt. No i instytucja wprowadzona, tak zdobywaliśmy prowincję, wiem, punkty administracyjne, no ale w momencie, kiedy macie ich dużo, to lepiej jest je wydać niż co do zasady, jednak dewuje się punktami dyplomatycznymi i tylko militarnymi. Trzymy wojnę z Polską, mamy Unię Personalną nad nimi, Lwów wraca do prawowitych właścicieli i bierzemy pieniądze. Prawie tyle, ile mogliśmy. Straty mamy dość niezłe w tej wojnie, ale to głównie za sprawą Czecha chyba, nie no dobra, naszą. Teraz trzeba sobie poprawić z nią relacje. Pamiętajcie, że w momencie po tym, jak dewowaliście, odebraliście prowincję, macie 40% kraulanców, więc możecie na przykład znowu tutaj dodać sobie dodatkowe punkty. Ja priorytetyzuję to tak, że najpierw biorę dyplomatyczne, potem militarne, na końcu administracyjne. Instytucji clergy dokonujemy teraz pewnych zmian. Wyłączamy ekspansjonist za lotry, ponieważ będziemy w najbliższym czasie toczyli wojnę z prawosławiem w Moskwie, a to, co tutaj będziemy potrzebowali, to Yearly Patriarch Authority zwiększone. Jest to super ważne dla nas, żeby nam rosły tutaj te procenty bardzo szybko. Kolejną sprawą,
o której wspomnę, jest to, że możecie tutaj zacząć na przykład też sprzedawać Sales of Title zamiast punktów, jeżeli nazbierało wam się za dużo pożyczek i boicie się tego, że no, nie spłacicie tego w inny sposób zamiast punktów. Jest to też całkiem niezłe rozwiązanie. Ja moje pożyczki spłacę na przykład atakując Węgry, które właśnie straciły mocny sojusz z Austrią po przegranej wojnie z Osmanem i mają powłączane forty, więc raczej to będzie szybka wojna. No, to będzie czysta przejażdżka, więc zobaczycie tylko wynik. To, co biorę od Węgier, głównie zależy od mojej agresywnej ekspansji, która niestety jest już dość spora na ten moment rozgrywki i muszę uważać, żeby nam się nie zawiązała koalicja. Jakby co, bierzemy te prowincje, żeby odciąć Czechy od ekspansji w kierunku Węgier, bierzemy dwie fortece górskie, żeby mieć łatwy dostęp w późniejszych wojnach, prowincje ze złotem weźmiemy kolejnym razem. Teraz zostało nam już tylko wyczekiwać moment ataku na Moskwę. Niestety ma sojusz z Danią, więc będzie to problematyczna wojna, bo ciężko będzie nam wyjąć szybko Danię z tej wojny. Więc czekamy na moment, kiedy Moskwa będzie atakowała albo Kazań, albo Great Ordę i będzie gdzieś tutaj zamieszana w jakiś konflikt. Na pewno zrobi to prędzej czy później. I mamy to. Kazań, Krym i Uzbek. Duża wojna z krajami, na których bardzo dużo manpowera straci Moskwa i będzie dla nas bardzo łatwym celem. To jest dobry moment do ataku na nią, żeby zdobyć te terytoria, żeby dalej pchnąć nasze misje w tym kierunku i pozbawić ich relacji z Danią. Atakujemy Moskwę. Jeżeli macie Border Fiction Cassius Belli z eventu, no to jest jedno z lepszych Cassius Belli w grze na ten moment, więc warto jest to sobie wziąć. Wzywamy naszych sojuszników, będziemy niestety mieli przeciwko sobie dość spore siły przeciwnika. I oczywiście musimy zaatakować tak, żeby jak najszybciej zdobyć Moskwę. A tutaj Mozajski jest pod okupacją Hordy. Siły mamy porównywalne, ale problemem tutaj jest tak naprawdę Dania, nie Moskwa. Ale Dania ma wojnę nie tylko ze mną, co może nam tutaj dość ułatwić sprawę. Po zajęciu Moskwy decyduje się oczywiście już tylko i wyłącznie czyścić staki przeciwnika, niszcząc ich armię i wykrwawiając Duńczyka, zwłaszcza, który przychodził jakimiś stakami 10 tysięcy i dostawał ode mnie za każdym razem stak wipe'a. Rosja tymczasem gdzieś tam sobie po stepach hacała. Tutaj pierwsze rozwinięcie to raczej bym brał albo agresywną ekspansję, albo koszty taxation zwiększone. Ja osobiście wezmę agresywną ekspansję, Danię whitepisujemy, od Moskwy bierzemy pieniądze, żeby się zadłużyła, bierzemy oczywiście war reparation, bierzemy fort w Mozajsku, żeby mieć łatwy dostęp do Moskwy w następnej wojnie oraz wszystkie prowincje, które są nam potrzebne, żeby dalej pchnąć misję. Oczywiście też doradzam anulować ich sojusz z Danią, bo to jest upierdliwy sojusz. A jest spora szansa, że się drugi raz nie zawiąże. Tej misji nie klikajcie od razu, zróbcie to tuż przed wypowiedzeniem kolejnej wojny w Moskwie. Border Gor! O nie, Osman popsuł moją farmę złota. Tylko, że mam nadmiar punktów militarnych, no to pierwszą ideę, którą będę rozwijał, to jest oczywiście ilościowa. Spora szansa jest taka, że kolejną pójdę akurat religijną. No i mamy rok 94, trus z Moskwą właśnie nam zszedł, więc bierzemy misję odtworzenie Unii nad Moskwą. Osobiście wam polecam jednak pominąć krok nowogrodzki na początku, pozwolić jednak stworzyć się Rosji i potem dopiero najechać Imperium Rosyjskie, zwłaszcza jeżeli jesteście bardziej zaawansowanymi graczami. Świetnie się to spisuje, a my w tym momencie atakujemy tutaj Moskwę. No, nasi sojusznicy nam nie pomogą, ale i tak powinniśmy sobie dać z tym spokojnie radę. Moskwa bardzo szybko pada, ja osobiście teraz lecę na Nowogród, żeby tutaj stoczyć bitwy z Moskalami, bo dostaną spore minusy na tej prowincji. Jebudu! Piękne zwycięstwo. Ta wojna to w zasadzie tylko kto szybciej komu forty zajmie, więc jej nie pokazuje. Jak widzicie, Moskale poszli na Polskę, tutaj na Rygę, a ja w tym czasie chodzę i okupuję ich prowincję. Dobrze, został im jeden fort, no to lecimy już kartę Siege'a. Kończymy wojnę, oczywiście Unia nad Moskwą, dodatkowo bierzemy Moskwę dla siebie. Będzie to ważne, żeby zaraz tutaj przynieść handel do już handlu nowogrodzkiego, a Moskwa jest jedną z najważniejszych prowincji. No niestety pieniędzy nie wezmę za dużo, ale to zawsze coś. No i przed 1500 rokiem Litwa jest najpotężniejszym państwem na świecie, na dobre może oprócz Mingu. Ale jesteśmy na pierwszym Great Powerem, posiadamy Unię Personalną nad Polską, nad Moskwą i w zasadzie teraz możemy robić już co chcemy i gdzie chcemy, bo jak tylko ustabilizujemy naszą Unię Personalną, raczej nie ma już na nas bata, możemy na przykład już cisnąć od tego momentu Osmana,
Tym bardziej, że jeszcze nie rozwalił Mameluka, więc jest dość słaby. Skoro jesteśmy już po wojnach w tym regionie, no to czas zacząć robić porządki w naszych fortyfikacjach. Ja osobiście te forty zawsze tutaj zostawiam, a właśnie do tego momentu, zwłaszcza do tego momentu, kiedy zabezpieczę Unię nad Moskwą, i wtedy dopiero zaczynam porządki. Tak to każdy fort to jest jednak coś, co zatrzyma na dłużej armię przeciwnika i jest na naszą korzyść. Po zabezpieczeniu Unii nad Moskwą najważniejsze jest to, żebyście teraz zabezpieczyli sobie tutaj handel nowogrodzki. Ja już przeniosłem, mam 40% udziałów, a kiedy to wszystko tutaj rozwiniemy, będziemy mieli jeszcze więcej. Najważniejsze prowincje to Nowogród, Newa, Moskwa. Oj, zapomniałem o tej. No trudno. Pozwoliłem sobie na lekkie podewowanie naszego kraju. Teraz możemy kliknąć sobie tą misję i mieć teraz to tańsze, jak i stabilniejszy cały region Rusi Kijowskiej. Ja już mogę kulturę Rusi uczynić naszą główną, więc też to robię. Widzicie, na 10 poziomie technologii będziemy mogli utworzyć Ruś. Tylko potrzebujemy władcy, który będzie miał 5 punktów dyplomatycznych. Okej.